Cześć. Bardzo cieszy mnie fakt, że pomimo dominacji rynkowej inni producenci wypuszczają nowe i konkurencyjne chłodzenia procesorów. Ale czy nowy producent jest w stanie konkurować z innymi markami? Przekonacie się o tym w recenzji chłodzenia procesora Savio Frost. Oglądajcie. Chłodzenie Savio Frost to standardowa i znana już konstrukcja typu Tower. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych radiatora, srebrnej oraz czarnej. Poza różnicą kolorystyczną nie posiadają one innych różnic konstrukcyjnych. Nie uświadczymy niestety odmiany RGB ani ALGB. Chłodzenie posiada wysokość około 155 mm, licząc wraz z wystającymi u góry końcówkami ciepłowodów. Jak podaje producent, TDP chłodzenia to 125 W. W zestawie otrzymujemy instrukcję montażu, pasę termoprzewodzącą Savio oraz adapter do montażu w sokecie Intela. Radiator posiada grubsze niż u konkurencji ożebrowanie, co z pewnością przełoży się na pojemność cieplną, zdolność akumulowania i jednocześnie odprowadzenia ciepła z procesora. W radiatorze umieszczono dwa miedziane ciepłowody o średnicy 6 mm. Stopa radiatora jest optymalnych rozmiarów i bezproblemowo pokrywa całą powierzchnię procesora, a zatopione w niej ciepłowody posiadają bezpośredni styk z jej powierzchnią. Stopa wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ jest ona wypolerowana na tzw. lustro. W stopie został również dodany mini radiator, podobny wizualnie do radiatorów zlokalizowanych na mostkach płyt głównych. Do radiatora za pomocą znanych już metalowych drucików zamontowany został autorski wentylator Savio ze standardowym złączem 4 pin dla wentylatora procesora. Metalowe druciki pozwalają dowolnie podnosić wentylator, jeśli wystąpiłby konflikt z pamięcią RAM. Wentylator z zewnątrz wygląda przeciętnie, ale po odwróceniu widać, że zastosowano w nim piankowe podkładki antywibracyjne oraz łopatki z niewielkimi kierownicami powietrza. W chłodzeniach budżetowych coraz częściej pojawia się również beznarzędziowy system montażu. Tutaj nie jest inaczej, otrzymujemy dwie metalowe blaszki, które trzeba docisnąć, aby złapały się elementów montażowych płyty głównej. Zaletą takiego montażu na pewno jest jego szybkość, ale warto pamiętać, że wywarcie zbyt dużego naciśnięcia na płytę główną może ją uszkodzić. W chłodzeniu Frost na szczęście docisk jest dosyć miękki i montując chłodzenie nie połamiłem przy tym palców. Frost ma oczywiście możliwość montażu w soketach AMD jak i Intela za sprawą dołączonego do zestawu adaptera. Montaż w Intelu obejmuje również soket 1700. Platformą testową jest Ryzen 5 2600 oraz płyta główna MSI B450 Gaming Plus Max. Omawiane chłodzenie w trybie bezczynności jest w stanie utrzymać temperaturę procesora o 1 stopień niższą niż mający niedawno premierę Spartan 5. Porównając do innych chłodzeń widać, że różnica pomiędzy bestsellerami z ostatnich lat wydaje się powoli zacierać. Pod obciążeniem Frost sprawdza się równie dobrze jak Spartan 5, który posiada o wiele wyższe TDP sięgające 160 W. W kwestii głośności, ceniąc ciszę w obudowie i badając wszystkie chłodzenia organoleptycznie, mogę stwierdzić, że zarówno Frost jak i Spartan 5 nie posiadają znaczących różnic akustycznych. W mojej ocenie Spartan 5 był nieznacznie cichszy, jednak w sytuacji dłuższego użytkowania chłodzenia niż tylko jego testów jest to tylko kwestia zmiany wartości krzywej wentylatora w BIOSie. Podsumowując, za około 70 zł otrzymujemy wydajne i przyjemne dla oka chłodzenie, szczególnie w wersji czarnej. Wentylator jest zamontowany fabrycznie na metalowych drucikach znanych ze Spartana 4 czy też Grandisa 3. Druciki są dłuższe, więc ich ewentualne ponowne zamontowanie np. w sytuacji zmiany wysokości montażu wentylatora nie powinien sprawić Wam trudu. Plusem jest bardzo prosty i beznarzędziowy system montażu bez nadmiernego wywoływania efektu dźwigni. A co Wy sądzicie o tym chłodzeniu? Ma szansę znaleźć swoje miejsce na rynku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału, ponieważ jest to dla mnie motywacją do tworzenia kolejnych treści. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć.